Witam dzisiaj w kąciku inspiracji niezwykłego człowieka, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, podróżnika i, jak samo sobie mówi, obywatela świata. Dzień dobry, witam Ciebie. Dzień witam dobry, Państwa bardzo Kazimierz Waluch. Kaziu, na początek cofnijmy się w czasie. Kazik, lat 15, kończy szkołę podstawową. Jakie ma marzenia, jakie ma plany? Dawno to było, tak szczerze mówiąc. Trudno mówić tak naprawdę w szczegółach, bo sam szczerze mówiąc już do końca nie pamiętam, ja tylko pamiętam wrażenie tego czasu, tego momentu. Ja wychowywałem się w bardzo małej miejscowości, urodziłem się w Pucku, ale szybko wyjechałem z Pucka i wiele lat mieszkałem poza. I 15 rok życia to był właśnie powrót do Pucka. Powrót do tego miejsca, które dla mnie zawsze było ważnym miejscem w moim życiu, w moim wspomnieniu. A przede wszystkim także pewną realizacją takiego zamierzenia większego, szerszego. To znaczy z małej miejscowości tutaj, jako etap jeszcze dalej, jakby to ten pierwszy etap właśnie był najważniejszy. Tak mi się teraz wydaje, tak skoro po tym pytaniu twoim tak sobie o tym myślę, to wydaje mi się, że ten moment był rzeczywiście determinujący tak naprawdę. Jak to wspominasz jako coś takiego pozytywnego w tym czasie? Zawsze. No i w tym momencie to była ważna rzecz o tyle, że ja dojrzewałem w miejscu wyjątkowym, bo mój ojciec był dyrektorem muzeum dosyć dużego, więc miałem kontakt z ludźmi z całego świata przez całe moje życie. Widziałem tych ludzi rozmawiających w różnych językach świata, w różnych kolorach skóry. No ja tym światem żyłem przez cały czas, więc jakby wyjście z tamtego miejsca do Płocka, to tak jak powiedziałem, był pierwszy etap. Pierwszy etap marzenia wielkiego, tak naprawdę, które się zrealizowało w sposób niezwykły. No ja wtedy chyba w życiu bym nie przypuszczał, że tak to będzie wyglądało wszystko. Czyli co było po tej szkole podstawowej? No po tej szkole podstawowej było liceum, była Jagiellonka, która pokazała mi też bardzo wiele pozytywnych rzeczy. To właśnie wtedy zacząłem uczyć się pierwszych moich języków. To właśnie wtedy uczyłem się i francuskiego, i łaciny się uczyłem, która zresztą bardzo mi pomogła później w życiu, chociażby w nauce kolejnych języków. Jakby to wszystko, co się wydarzyło wtedy, to było taką podstawą, takim zaczynem do tego wszystkiego, co się wydarzyło później. Więc dzisiaj z perspektywy czasu zdecydowanie jestem absolutnie przekonany, że ta baza, ta podstawa, która właśnie wtedy powstała do 15 roku życia i później w liceum, to właściwie wszystko, co wydarzyło się potem, to dzięki temu tak naprawdę. Gdybyś miał teraz podpowiedzieć coś młodym ludziom, co powinni robić, o czym powinni marzyć, jak zaplanować sobie tą przyszłość, żeby móc w życiu dążyć do tych wyznaczonych celów? No przede wszystkim być odważnym, a przede wszystkim również stawiać sobie samemu cele. Nikt, ani ja, ani ich najbliżsi nie powiedzą im, jak żyć tak naprawdę. Oni sami muszą tego doświadczyć, muszą sami to wszystko wypracować, ale przede wszystkim muszą być odważni, to po pierwsze, a po drugie, to co osobiście uważam za najważniejsze, to muszą szanować innych ludzi, no i muszą szanować przede wszystkim samych siebie. Jeżeli samych siebie, to znaczy swoje również marzenia. Mierzyć naprawdę wysoko i po prostu zwyczajnie to osiągać. Nie zatrzymywać się na poziomie opowiadania o tym, że chcemy coś, tylko po prostu to osiągać, bo na mojej drodze spotkałem bardzo wielu ludzi, którzy różne rzeczy mówili, natomiast praktycznie niewiele osiągali. Stąd też moim życzeniem zawsze dla wszystkich jest, ażeby żyli po pierwsze swoim własnym życiem, a nie życiem innych, bo takich, którzy będą mieli receptę na ich życie, będzie cała masa. Zatem niech żyją swoim życiem, niech stawiają sobie sami tak naprawdę cele i zwyczajnie najnormalniej w świecie niech mają odwagę je osiągać. I tyle. A kiedy pierwsze myśli związane z pasjami pojawiły się? Tak. No właściwie moją pasją całe życie było przemieszczanie się, poznawanie ludzi. Ja bardzo lubię ludzi przede wszystkim, ale lubię odkrywać. Ja jestem ciekawy bardzo świata. Ja czerpię po prostu swoją energię życiową z tego, co widzę, z ludzi, z którymi się spotykam. Jakby to jest dla mnie najważniejsze. Zawsze chciałem tak żyć, tak naprawdę. Więc oczywiście było to związane na początku z nauką. Bardzo lubiłem się uczyć i rzeczywiście to robiłem. Potem były studia, potem studia za granicą. Mieszkałem jakiś czas za granicą. Jakby to wszystko spowodowało, że ukształtowało mnie to po prostu takim, jakim jestem. Później wróciłem do Polski, wróciłem do Płocka. Mieszkam tutaj zresztą do dzisiaj, ale to tak szczerze powiedziawszy, mieszkam tutaj faktycznie. Natomiast ja tak naprawdę ciągle jestem gdzieś. I jestem tutaj, tęsknię za innym miejscem. Jestem tam, tęsknię za tym. Ja tak naprawdę wszędzie jestem u siebie w gruncie rzeczy. A co dają ci te podróże? No wszystko. Przede wszystkim
energię do życia. Przede wszystkim, cóż to powiedzieć, no to naprawdę to bardzo trudno wytłumaczyć jest. Gdyby nie to, myślę, że no nie potrafiłbym żyć. Moje życie tak naprawdę to było wielkie marzenie o tym, żeby rzeczywiście się przemieszczać, żeby być w różnych miejscach, żeby znać ludzi, żeby znaleźć taką pracę, która pozwoli mi odkrywać ten świat ciągle na nowo. I ja to ciągle czynię, codziennie to czynię. Ja dzisiaj już jestem wcale nie młodym człowiekiem. Ale pojutrze wyjeżdżam, za 5 dni wracam i za 7 dni znowu wyjeżdżam, bo tak to po prostu jest i tak musi być. Okej, słuchaj, rodzina, praca, pasja. Kiedy był ten moment taki, kiedy zacząłeś naprawdę podróżować? Że to już było właśnie od najmłodszych lat, czy był taki moment kluczowy, gdzie coś się wydarzyło w twoim życiu niezwykłego i postanowiłeś, że od dzisiaj będę obywatelem świata? To nie jest tak, to nie jest moment. To myślę, że to jest cały proces, który zachodzi w człowieku. Bardzo dużo zawdzięczam moim rodzicom, którzy zabierali mnie w różne miejsca. Ja z nimi właśnie bardzo dużo podróżowałem. Zobaczyłem po prostu, że można zwyczajnie. Potem zacząłem podróżować samodzielnie. Zacząłem pracować też, zresztą nawet przez chwilę pracowałem w biurze podróży. Jakby to wszystko pokazało mi, że jeżeli czegoś naprawdę chcesz, to po prostu to masz, tylko musisz mieć odwagę, żeby to zrealizować. Dzisiaj no nie wyobrażam sobie, żebym mógł funkcjonować po prostu inaczej. A czy miałeś w życiu jakąś taką osobę, jakiegoś mentora, który na początku tej drogi poprowadził cię właśnie poprzez tą ścieżkę, nie wiem, był dla ciebie jakimś takim wzorem do naśladowania? Tak myślę sobie teraz głośno bardzo. Jednego to chyba nie, bo to tak trudno powiedzieć. To tak od każdego trzeba brać coś. Myślę, że człowiek to trochę jak taka kula bilardowa na takim wielkim stole bilardowym. Gdzieś tam toczy się i obija się o inne kule, czyli o innych ludzi. Uczy się czegoś, odbija się mocniej lub słabiej, w zależności od tego, czy to coś ci się podoba, czy to coś ci się nie podoba, jakby uczysz się ciągle czegoś nowego i bierzesz od ludzi coś. Oczywiście było kilka osób, które wpłynęły zdecydowanie na moje życie. To była moja babcia chociażby, która była zresztą aktorką, tak na marginesie, pracowała w Teatrze Lalek w Olsztynie. I ona zawsze mi mówiła, bądź odważny, nie bój się. I szczerze powiedziawszy, jej zawdzięczam bardzo dużo, bo jej pogląd na życie, właśnie jej odwaga, jej sposób wyrażania samego siebie, no dała mi naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale nie chciałbym, żebyście państwo myśleli, że to ta jedna osoba, bo tak naprawdę takich osób inspirujących w moim życiu było naprawdę bardzo wiele. I to jest fantastyczne, jeśli potrafimy i chcemy tak naprawdę od tych ludzi brać coś dla siebie, żeby samego siebie wzbogacać. Zatem nie ograniczać się, bo tego nie, a tamtego nie. Może spróbować. A może nie spróbować, a może to, co dzisiaj nam się wydaje zupełnie niewyobrażalne, jutro stanie się dla nas normalne. Ja tego nie wiem. Jeżeli przyjmuję coś a priori właśnie w ten sposób, no zubażam się sam zwyczajnie. Więc moje nastawienie jest właśnie takie. Lubię poznawać ludzi nowych, lubię z nimi rozmawiać, lubię z nimi być, lubię doświadczać ich obecności, doświadczać ich wrażeń, bo jakby to wszystko mnie ubogaca. I wszystko to razem powoduje, że powstaje taki człowiek, który nazywa się Kazimierz Waluch po prostu. Kazik, wiem, że uwielbiasz literaturę. I następne pytanie dotyczy właśnie tej dziedziny. Czy były jakieś książki w twoim życiu, które też spowodowały jakąś zmianę? Zmianę myślenia, zmianę, która spowodowała, że jesteś takim Kazikiem Waluchem, jakim jesteś dzisiaj? Oj, wiele. Wiele, długo by o tym mówić tak naprawdę. Zresztą ja z mojego pierwszego wykształcenia jestem filologiem, więc całe moje życie czytałem i czytam zresztą nadal. Ale jest rzeczywiście kilka takich książek, które zmieniły zupełnie moje życie, jak chociażby Nieznośna lekkość bytu Kundery. Książka po prostu niewiarygodna. Przeczytałem ją kilkanaście razy, ale nawet wczoraj rozmawiałem z moimi najbliższymi, że chyba muszę przeczytać ją po raz kolejny. Zdecydowanie Doktor Żywago. Ktoś powie, no dobra, jakaś taka literatura bardzo, bardzo taka, powiedziałbym, ewidentna, oczywista, no ale ona nie jest oczywista. Jeżeli ktoś chce to przeżyć rzeczywiście, to dla samego siebie jest w stanie znaleźć coś w takiej literaturze. Uwielbiam Dostojewskiego, naprawdę, no. Francuskich autorów bardzo lubię. Bardzo dużo książek rzeczywiście czytam i lubię wracać też do tych starych, nawet takich oczywistych, jak ostatnio na przykład czytałem Tajpana, którego czytałem gdzieś tam w liceum, ale odbieram go teraz zupełnie inaczej. To jest super, że człowiek niby wraca do tej samej przestrzeni, do tej samej, idzie tą samą ścieżką, ale to nigdy nie jest ta sama ścieżka. I to jest super, że można poznać. Na tym się zresztą, tym się charakteryzuje naprawdę wspaniała literatura. Ale zdecydowanie, gdybym miał podać jeden tytuł, to byłaby
nieznośna lekkość bytu Kundery. A zdarza ci się tak, że właśnie wracasz do jakiejś książki sprzed lat i zupełnie inaczej ją interpretujesz teraz? Nie, no jasne. Oczywiście, że tak. Bardzo często. Bardzo często. Jedną z lektur, którą mam w zasadzie ciągle ze sobą, bez przerwy absolutnie, jest to Opisanie świata Marco Polo. Ja uwielbiam tę książkę. Jak mój syn był malutki i się kąpał, to ja mu czytałem to w wannie, jak on siedział w tej wannie. Więc jakby... Ta książka też bardzo mnie mocno zmieniła. Zresztą w ogóle literatura jest czymś absolutnie fantastycznym. Jeżeli ktoś potrafi znaleźć dobrą książkę i potrafi jakby wejść w nią w sensie takim mentalnym, to jest w stanie również doświadczyć tych emocji, które były w założeniu autora przewidziane. I to jest właśnie super, bo jeżeli się jest tylko widzem, takim, no wiesz, takim po prostu siedzącym na audytorium, a ktoś inny biegnie, to nie, no to trzeba biec. Jeżeli biegniesz z tym kimś, to masz emocje i to się dzieje, tak? Dlatego uwielbiam takie książki. Oczywiście francuskich książek cała masa. Bardzo lubię włoską literaturę również, ale też bardzo lubię polską. Myślę, że z podróżami jest trochę tak, jak z książkami. Ludzie mówią, że podróże rozwijają, ale rozwijają tylko tych, którzy chcą tak naprawdę się rozwijać. I podobnie jest z książkami, że tak naprawdę to od nas zależy, jak interpretujemy te książki. I jeżeli tylko chcemy oczywiście wyciągnąć z nich coś pozytywnego. No to tak jak jest ze wszystkim, jeżeli chcemy być dobrym człowiekiem, to po prostu jestem dobrym człowiekiem. Jeżeli chcę coś zrobić, to zwyczajnie to robię. Chcę biegać, to nakładam buty i wychodzę biegać. Tak jak powiedziałem wcześniej, sama deklaracja nie wystarczy do osiągnięcia marzeń. To trzeba zwyczajnie zakasać rękawy i po prostu to zrobić. I jeżeli ktoś chce w życiu podróżować, no to niech najnormalniej w świecie to zrobi. No niech wsiądzie do samolotu i poleci i zobaczy. Strach jest bardzo mocno takim, bym powiedział, ograniczającą nas rzeczą. Strach powoduje, że przestajemy rzeczy rozumieć. Brak otwartości powoduje, że przestajemy ubogacać samego siebie. No jakby to jest kompletnie autodestrukcyjne. Dla mnie osobiście rzeczywiście... Taki mentalny hermetyzm człowieka to jest kompletna autodestrukcja i absolutnie nie chciałbym ani w sobie, ani w nikim innym widzieć coś takiego. Tylko otwartość daje tak naprawdę poczucie wolności, poczucie sprawiedliwości, poczucie rozwoju i wszystkiego innego. Czyli podpowiadałbyś młodym ludziom, żeby częściej wychodzili ze strefy komfortu, żeby nie zamykali się w tych swoich, właśnie, żeby się nie bać. A kto wie, czy poza strefą komfortu nie znajduje się coś, co jest w ogóle fenomenalne. Coś, co może być zupełnie niewiarygodne. No, myślę, że jedną z najgorszych rzeczy jest odkryć to coś w wieku takim, kiedy już nie można realizować tych rzeczy. Tak? Więc jakby to jest bardzo fajne i to jest bardzo ciekawe. Jeżeli wychodzisz poza strefę komfortu, owszem, ryzykujesz, no ale jak nie ryzykujesz, to nie zdobywasz świata, po prostu. Dzisiaj ja jestem mieszkańcem Płocka, mieszkam w Płocku, ale dzieją się wokół mnie rzeczy takie, które dotykają no, całego świata. Ja dzisiaj przed rozmową to z nami korespondowałem z ludźmi od Tajwanu poprzez Alaskę, więc jakby... To nie ma znaczenia w gruncie rzeczy. Moja podróż nie kończy się nigdy. Ja owszem, fizycznie wyjeżdżam co jakiś czas, ale mentalnie wyjeżdżam codziennie. Super. Kazik, teraz pytanie dotyczące sportu. Czym jest dla ciebie sport? No, sport to przestrzeń wolności, zdecydowanie. Ja kiedyś zacząłem trenować sport, nawet nie miałem świadomości, jak ogromnie wpłynie to tak naprawdę na mnie. Sport jest czymś absolutnie wyjątkowym, czymś, z czego się nie da wyjść. Zresztą ja nawet nie chcę z tego wyjść. Ja, tak jak powiedziałem, nie jestem już młodym człowiekiem, ale ten sport uprawiam ciągle, ponieważ on jest tak bardzo ważny w moim życiu. I nie tylko na poziomie fizycznym, że wychodzę biegać, ale również na poziomie mentalnym, bo tak jak powiedziałem wcześniej, sport to jest przestrzeń wolności, przestrzeń sprawiedliwości, bo tam wygrywa tak naprawdę ktoś, kto rzeczywiście z siebie da najwięcej. Tam nie wygrywa, nie wiem, jakość butów, nie wygrywa powiązanie, bym powiedział, rodzinne czy towarzyskie. Tam wygrywasz ty, jeżeli chcesz to wygrać, a jeżeli nie chcesz, no to nie wygrywasz. To musisz pracować zwyczajnie na tym. Dla jednego wystarczy pracować raz w tygodniu, inny musi pracować 5 razy w tygodniu. Ale to jest sprawiedliwe, sport jest po prostu sprawiedliwy. Tak. Czy w sporcie sam medal jest ważny? No pewnie, że jest ważny, no bo tak jak mówię, no, oczywiście uprawia się sport nie tylko dla samego siebie, ale pewnie też dla osiągnięcia jakichś wyników. Proszę zobacz, że tak naprawdę mówimy o miejscu pierwszym, drugim, no każdy chce być tym dobrym i to dążenie do ideału jest super wartościowe, więc ja bym nie deprecjonował tego medalu, on jest naprawdę istotny. Natomiast umówmy się szczerze, no 7. miejsce dla niektórych,
których może być tym pierwszym medalem tak naprawdę. No 15 miejsce może być tym pierwszym miejscem. Jakby ja bym nie przeceniał ani nie doceniał. Znaczy bym rozważył, tak zrównoważyłbym to. Bo samo praktykowanie jest bardzo istotne, natomiast rzeczywiście osiąganie wyników też jest dosyć ważne. Tak, no a czy uważasz, że sama droga do tego sukcesu też jest bardzo ważna? Ależ oczywiście, bo ona kształtuje tak naprawdę mentalność, ona kształtuje wszystko. Kształtuje, nie wiem, no wizję drugiego człowieka chociażby, jeżeli mówimy o sportach zespołowych. Musisz zobaczyć drugiego człowieka, żeby wygrać w gruncie rzeczy. To się bardzo przekłada na nasze życie społeczne. I fajnie byłoby, żeby ludzie właśnie aktywnie brali udział w tego typu rzeczach, bo to nie oglądanie powoduje, że zaczynamy tak naprawdę kształtować w sobie te cechy, ale rzeczywiste praktykowanie, tak jak powiedziałem, to tak jak z książką. Jeżeli ją bierzesz i jesteś tylko widzem, no to nie przeżyjesz jej do końca, ale jeżeli jesteś w tej książce, jeżeli jesteś w tym zdarzeniu, w tym towarzystwie, z tymi ludźmi, identyfikujesz się z paroma rzeczami lub nie, emocje są w tym wszystkim, no to zaczynasz to naprawdę przeżywać i to wtedy ma głęboki sens, absolutnie. Opowiedz nam coś o tych swoich projektach. Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji, Dziedzictwo Kulturowe. Powiedz kilka słów na ten temat. Tak, to jest wyjątkowy temat w moim życiu, który aktualnie bardzo mocno dominuje tak naprawdę moją aktywność. Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji powstał jakieś 12 lat temu mniej więcej. To tak sobie zupełnie na początku wymyśliłem, że będzie to taka organizacja, zresztą to jest fundacja generalnie, że będzie to fundacja, która będzie być może realizowała jakieś projekty, jakieś rzeczy, ale tak bez jakiejś takiej specjalnej wizji. Po doświadczeniach życiowych, zawodowych doszedłem do wniosku, że ja, tak jak powiedziałem, bardzo lubię ludzi, bardzo ich szanuję, ale to nie znaczy, że ja muszę żyć ich życiem. Jeżeli ktoś ma jakieś priorytety, niekoniecznie to muszą być moje priorytety. Natomiast w fundacji realizuje właśnie moje priorytety i te priorytety są związane przede wszystkim właśnie z aktywnością sportową. Realizujemy bardzo wiele projektów związanych z, no właśnie ze sportem. To są projekty europejskie, przede wszystkim z partnerami europejskimi. Robimy, czy organizujemy wiele różnego rodzaju eventów. Na przykład realizujemy taki projekt dotyczący wykorzystania sportów tradycyjnych dla takiego uspołecznienia, powiedziałbym, dzieci z dysfunkcjami psychicznymi. Robimy to w kilku miejscach zresztą w Polsce. No takich projektów naprawdę robimy bardzo dużo. W tej chwili w fundacji pracuje już ponad 50 osób, więc jakby ta grupa ludzi, którzy realizują te działania, jest naprawdę ogromna. Ja powiedziałem o jednym projekcie, ale przecież mamy jeszcze naprawdę bardzo, bardzo wiele różnych. No ale dwa są specjalne. Jeden z nich to jest właśnie traditional sport, to są sporty tradycyjne. To trochę związane jest z tym, że gdzieś tam ten mój świat wewnętrzny, zawodowy i ten świat taki właśnie mentalny, czyli ta kultura to i ten sport, który praktykowałem, połączyło się w jedno któregoś razu i zacząłem się zastanawiać, czy sport rzeczywiście jest wyrazem, elementem kultury. Pewnie wszyscy wiedzą o tym, że jest elementem kultury, to już pani Antonina Kłoskowska kiedyś mówiła, to jest element kultury symbolicznej. I zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób jest tym elementem kultury rzeczywiście. No i doszedłem do wniosku, że sport jest wyrazicielem bardzo wielu różnego rodzaju emocji, bardzo różnego rodzaju takich, bym powiedział, nawet światopoglądów. I to jest o tyle ważne i istotne, że w różnych kulturach różnie się to robi. Dlatego zacząłem sobie szukać, zacząłem sobie zbierać informacje i zacząłem je tak publikować. I mój administrator właśnie fundacji zaczął publikować te rzeczy na stronie. Jak się ogromnie zdziwiłem, po roku czasu okazało się, że każdy z tych moich krótkich artykułów na temat sportu czyta od 5 do 10 tysięcy ludzi w Polsce. I to był dla mnie pierwszy szok. Drugi szok to był, gdy zacząłem otrzymywać od ludzi właściwie z całego świata wiadomości e-mailowe, dlaczego po polsku, a nie w języku angielskim, takim, który my możemy zrozumieć. No i tak naprawdę dlatego powstała strona traditionalsports.org czy .org. I dzisiaj jest to chyba jeden z największych zasobów wiedzy na temat sportów tradycyjnych na świecie. Tworzymy pierwszą w ogóle online encyklopedię sportów tradycyjnych na świecie. Jestem mocno podekscytowany, bo dzisiaj właśnie zaczynam testować kalendarium. Będziemy zbierali wydarzenia sportów tradycyjnych z całego świata i będą właśnie na tej stronie. W tej chwili ludzie od, nie wiem, od Samoa, od Wysp Salomona, aż po Alaskę, aż po ziemię ognistą, gdzieś tam Chile, Argentynę współpracują, umieszczając tam informacje. To jest ruch globalny w tej chwili. No to przerosło to w ogóle moje oczekiwania niewiarygodnie. No ale to się dzieje, no to się dzieje. Czy ty kiedyś zakładałeś, że to będzie w życiu?
jakby taką potęgę. Nie no, w życiu. Ja tak naprawdę myślałem sobie, ja się dowiem o tych kilku sportach, może coś opublikuję i nagle okazało się, że ktoś jest tu, ktoś jest tam, ci ludzie zaczęli się łączyć. Dzisiaj tak naprawdę moja fundacja jest zarówno członkiem Światowej Organizacji Etnosport, ale również ja jestem wiceprzewodniczącym Europejskiej Federacji Sportów i Gier Tradycyjnych. Robimy bardzo wiele, właśnie za chwileczkę mamy spotkanie na Cyprze właśnie na ten temat. Jakby to jest niewiarygodne, no potencjał jest po prostu tak gigantyczny, jakbyśmy mieli zsumować ludzi, którzy praktykują sporty tradycyjne, to są naprawdę tysiące. Kiedyś dziekan Wydziału Socjologii Sorbony, Uniwersytetu Paryskiego Sorbona, Pierre Parleba, powiedział mi, zresztą to pierwszy człowiek, który w ogóle zaczął się na poważnie zajmować naukowo sportami tradycyjnymi, powiedział mi: słuchaj Kazimiro, tak zresztą do mnie mówi, wszyscy do mnie tam mówią na świecie w ten sposób, mówi do mnie: słuchaj Kazimiro, no tych sportów jest prawie 10 tysięcy na całym świecie, może ponad. I tak sobie uzmysłowiłem, gdybym miał zapytać człowieka, który nawet praktykuje sport, co to jest sport tradycyjny, on tego nie wie, bo ma prawo tego nie wie, bo nikt mu tego nie pokazał, nie powiedział. Jakie to są sporty, które są niewiarygodne? A jeszcze jest rzecz bardzo niewiarygodna. To taka, że ludzie praktykują czasem podobne sporty o różnych nazwach, w różnych częściach świata, w ogóle o sobie nie wiedząc. I to jest niewiarygodne. To pokazuje, że my tak naprawdę jesteśmy wszyscy ludźmi, wszyscy jesteśmy tacy sami. Jakby jakiekolwiek rozróżnienia, podziały są absolutnie sztuczne, niepotrzebne i nieprawdziwe. I tak naprawdę ten projekt dzisiaj dla mnie jest projektem, no właściwie jest projektem życiowym, umówmy się, bo to nie tylko jest zbieranie informacji, to są konferencje, no jutro na przykład mamy konferencję w Dniepropietrowsku na Ukrainie, gdzie jesteśmy współorganizatorem, przed chwileczką mieliśmy w Tajlandii konferencję, której też byliśmy współorganizatorem, jakby no funkcjonujemy na całym świecie, no w tej chwili Traditional Sport .org to jest marka, która rośnie, po prostu każdego dnia rośnie. Jakie najbliższe projekty? No, masę różnych. No, wspomniałeś wcześniej na początku jeszcze Culture Heritage, dziedzictwie kulturowym, które także się rozwija bardzo mocno. Tam tysiące ludzi, którzy dołączają w kontekście promowania wartości kulturowych ze swoich kultur, bo prawdą jest, że nie każdy jest zasobny materialnie, ale prawie każdy zasobny jest, jeżeli chodzi o dziedzictwo kulturowe. I te wyrazy tożsamości kulturowej są tak niewiarygodnie bogate, tak piękne, takie czasem wręcz zaskakujące, szokujące, tak ubogacające, że po prostu pomyślałem sobie kiedyś, no szkoda, żeby ludzie tego nie widzieli, no szkoda. No, na Timorze są wspaniałe rzeczy, na Sulawezji są wspaniałe rzeczy. No dlaczego? No Mali, Czad, no wszędzie można znaleźć perełki. My o nich nie wiemy, bo my się gdzieś tam ograniczamy do swojego świata, który jest zresztą bardzo piękny, bo ja nie deprecjonuję naszego świata, bo on jest super, ale warto też wiedzieć, że inne światy też mają swoje perełki i to jest prawdziwy człowiek. I pytasz o moje plany najbliższe. Masę wyjazdowych planów oczywiście, masę projektowych planów. Za chwileczkę będziemy organizowali zajęcia z dziećmi, również dziećmi niepełnosprawnymi właśnie w województwie wielkopolskim, bo tam akurat z jedną ze szkół współpracujemy. Będziemy robili te zajęcia, bo przygotowaliśmy taki bardzo innowacyjny program wykorzystania sportów tradycyjnych dla takiego włączenia społecznego właśnie dzieci z upośledzeniem, czy właściwie z niepełnosprawnościami mentalnymi. To pierwsza rzecz. Druga, mamy też taki bardzo fajny projekt dotyczący podwójnej kariery dla sportowców, młodych sportowców. Za chwileczkę będziemy kontynuowali też projekt Moon, zresztą z Jagiellonką właśnie, bo tak jak widać, te korzenie są ciągle mocne. Czyli tych projektów bardzo dużo się... Bardzo dużo. Natomiast ku mojej naprawdę ogromnej radości jest naprawdę bardzo wielu ludzi, którzy chcą się angażować, chcą pracować i efekty są naprawdę niewiarygodne, no naprawdę niewiarygodne. Kazik, dziękuję ci bardzo. Moim państwa gościem był Kazimierz Waluch. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Bardzo dziękuję za zaproszenie, a państwu bardzo dziękuję za uwagę.